Cześć wszystkim, nazywam się Clark. Możliwe, że mnie znacie. Jeżeli mnie nie znacie, no cóż mogę powiedzieć, dziwne. W tym mieście każdy mnie zna. A jeżeli mnie nie znacie, to w opisie macie link do filmiku, w którym możecie mnie poznać. I no cóż, jeżeli nie oglądaliście tamtego filmiku, no to tego niestety nie zrozumiecie. Ale jeżeli już oglądaliście tamten filmik, to cześć. Jestem Clark. Na pewno mnie znacie. Od ostatniego czasu, kiedy się widzieliśmy, a było to dosyć długo, masa osób się pytała, gdzie ja jestem, kiedy lodziarnia Clarka 2. No cóż, przykro mi, ale miałem tyle spraw na głowie, że nawet nie było czasu, żeby się do was odezwać. Jak wiecie, miałem stoisko na ulicy. Na początku klientów było niewiele, troszeczkę później więcej, później trochę znowu mniej. Ale przez ostatni rok po prostu nie mogłem odpędzić się od klientów. Stawały do mnie po prostu kolejki. Tak dużo lodów sprzedawałem, że zaoszczędziłem bardzo dużo pieniędzy. No i uwaga, bo nie uwierzycie. Kupiłem to. To, co stoi za mną. Tak, dobrze widzicie, jest to lokal. Moja własna lodziarnia. Wyobraźcie sobie nawet, że mam ekspedientki. Cześć! Hej, hej, gdzie jest reszta? Zaraz powinny być. No chodźcie, bo nagrywamy! Okej, przepraszam, cześć! Cześć! Dziewczyny, zasłaniacie mnie. O, przepraszamy! Wybacz, Clark. Tak, więc to są moje trzy ekspedientki, które pomagają mi w sprzedaży lodów. Clark! Słucham cię. Bo coraz więcej klientów czeka na otwarcie. Widzę, widzę. Nie powiedziałam wam innego. Dzisiaj właśnie jest otwarcie mojego nowego lokalu i wszyscy klienci po prostu stoją i czekają. Możesz się pośpieszyć? Czekamy 3 godziny. Ale to nie moja wina, że czekacie 3 godziny. Ja powiedziałem, że otwarcie będzie o 15. Nie moja wina, że przyszliście wcześniej i teraz macie do mnie pretensje, że musicie czekać. Clark, bo jest już 15:07. Naprawdę? Przepraszam, jeszcze chwila. Więc musicie przyznać, że dosyć sporo się pozmieniało od ostatniego czasu, kiedy się widzieliśmy. Powiedziałbym wam coś jeszcze, ale może nie przy klientach. Wspomnę o tym kiedy indziej. Clark, otwórzmy już. No dobra, dobra. Witam wszystkich na otwarciu lodziarni Clarka. Mam nadzieję, że lody będą wam smakowały. Jeszcze 5 minutek i was wpuszczam. Mam do was prośbę. Tak? Mogłybyście proszę wejść do środka i pozałatwiać parę spraw? No wiecie, stanąć na kasie, tam otworzyć lodówki i tak dalej, i tak dalej. No, to miałyśmy chyba zrobić, tak? No tak, tak, więc wchodźcie do środka. Dobrze, kochani, a teraz mam do was parę pytań. Kiedy po raz pierwszy zjedliście lody u mnie? Rok temu. 2 lata temu. Miesiąc temu. Rok temu. Nie pamiętam. 2 lata temu. 3 miesiące temu. 3, 4 miesiące temu. Ja 5 lat temu byłam pana pierwszą klientką. Chyba należy mi się jakiś rabat. Jak ja 2 lata temu zacząłem sprzedawać lody, dlaczego kłamiesz? Dla rabatu pewnie. To się porobiło? Dobrze, zapraszam was wszystkich do środka. Chcę wejść. Halo, wpuśćcie mnie. Halo, o co chodzi? No, tego to ja się nie spodziewałem.
Przepraszam, co się tutaj dzieje? Myślałem, że każdy mnie zna w tym mieście. Nieważne. To jest moja lodziarnia i właśnie mam dzisiaj jej otwarcie. No i jak widać, klienci się dobijają dosyć agresywnie. O, twoja lodziarnia. Fajnie. Już od pierwszego wejrzenia to była miłość. Wiedziałem, że to jest ta jedyna. Masz naprawdę takie dobre lody, że każdy się dobija? On na to wygląda. Chętnie bym spróbowała, tylko nie chcę wchodzić do tego tłumu. No, nie dziwię się. Poczekajmy chwilę, zaraz się uspokoi. Chętnie oprowadziłbym cię po mojej lodziarni. Jest urządzona w dosyć ciekawym stylu. To świetnie, chętnie bym zobaczyła. Widzisz, kolejka już jest coraz mniejsza. Zaraz będziemy mogli wejść. Faktycznie coraz mniejsza. Trzy godziny czekałam po to, żeby być ostatnia. Cudownie. Jak masz w ogóle na imię? Mam na imię Megan. Ładne imię. Ja jestem Clark, jakbyś nie wiedziała. Tak, wiem. Chodź. Jak widzisz, Megan, moja lodziarnia jest trochę inna od wszystkich. Dosyć nietypowe siedzenia. Na przykład taką łódkę, albo wózek dla dzieci, na przykład deskę, albo takie coś. Jak widać, jaszczurce się podoba. Na przykład też taki skuter i taki pień. Tak właśnie to zaprojektowałem, bo nie chciałam, żeby były zwykłe siedzenia, tylko żeby było trochę ciekawiej. Wow, fantastyczny pomysł. Proszę się tak nie przepychać. Dziękuję, do widzenia. I jakie lody wziąłeś? Śmietankowe, moje ulubione. Widzę, że ty zaszalałeś. No, wziąłem jakieś kokosowe. Wyglądają smacznie. Twoja lodziarnia jest naprawdę wspaniała. Dziękuję. Pomyśleć, że zaczynałem od niczego. A teraz mam lokal i nawet trzy ekspedientki. Kto by pomyślał? Dzień dobry, to ja poproszę te miętowe. Okej, to będzie 6 petcoinów. Nabijesz na kasie? Tak, pewnie. Co tak głośno? O co chodzi? Proszę tutaj podejść, w tej chwili! Wybacz, Megan, praca mnie wzywa. Dzień dobry, w czym mogę służyć? Moje dziecko chciało zjeść u pana lody. Okej, to świetnie. W czym jeszcze mogę pomóc? W tym, że ten oto pan wykupił ostatnie lody z automatu. I moje biedne dziecko teraz nie może ich zjeść, bo ich nie ma. No to trzeba było szybciej tutaj przyjść, to by pani je kupiła przede mną. Cicho! Proszę, aby pan uzupełnił ten automat. Jasne? I to w miarę szybciutko. No, pewnie uzupełnię, ale dopiero jutro, więc jeśli pani chce zjeść lody z automatu, to zapraszam jutro. Halo? Ja jeszcze z panem nie skończyłam. Jeśli pani bardzo zależy na lodach, to proszę podejść do kasy i tam je kupić, bo w automacie dzisiaj niestety, ale już nie będzie. Przepraszam za ten problem. No dobrze, ale jaka jest kolejka przy kasie? Chciałam szybko. Dobrze, chwila. Jaki pani chce smak tych lodów? Jaki chcesz smak lodów? Truskawkowe. Chociaż nie. Waniliowe. Nie. Nie, nie. Słony karmel. Nie. No dobra, truskawkowe. Jak pan słyszał, to truskawkowe. Okej, chwila, zaraz pani przyniosę. A z tobą to się jeszcze policzę. Okej, do widzenia. Co za brak kultury. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Mogłaby się pani przesunąć? Przepraszam, dziękuję. Okej, mamy jeszcze lody truskawkowe przypadkiem?
Pewnie, że mamy. Dobra, to mi dajcie, zaraz wam kasę przyniosę, bo jakaś oczywiście klientka się denerwuje. Okej, tutaj są, weź. Dzięki. No w końcu. Dzień dobry, ja poproszę lody o smaku mięty. O, a ja o smaku mandarynki. Proszę bardzo, tutaj dla pani lody truskawkowe należy się 6 bitcoinów. Słucham? To ja jeszcze mam płacić? Tak? To jakiś żart chyba. Nie dość, że ma pan zepsutą maszynę, to jeszcze chce, abym panu płaciła. Dobrze, nie chce pani lodów, to nie. Tyle. Myślałam, że za darmo będą. Chodź, synek, idziemy. Ale mamo! Hej, już jestem. Chcesz może lody truskawkowe? Pewnie. Ile mam ci zapłacić? No co ty, dla ciebie to za darmo. Proszę. Dziękuję. Wywróciły się. Przepraszam, ty jesteś Clark? Tak, to ja. Wybacz, ale lody mi się wywróciły w kubku. To nic, zaraz posprzątam. A tak chciałam je zjeść. No dobrze, jako jest otwarcie lokalu, to podejdź do kasy i powiedz, że masz za darmo lody, bo Clark tak powiedział. Naprawdę? Wow, dziękuję. Przepraszam. No ile można się wpychać? Ale miło z twojej strony, że mogła za darmo dostać kolejną porcję. No, jako już jest otwarcie, no to czemu nie? Oła! O co chodzi tym razem? O kurde, ktoś się przewrócił. Naprawdę? No. Przepraszam, wszystko w porządku? Nie. Wywróciłam się, bo w tej lodziarni jest taki bałagan. Ale jak to bałagan? A w jakim normalnym lokalu są lody na podłodze? No przepraszam bardzo, ale przed chwilą klientce upadły i nie zdążyłem posprzątać. Zaraz pójdę złożyć skargę, że źle pan prowadzi ten lokal i panu go zamknął. Co? Ale jak to? Przecież wszystko jest w porządku. No, mogę pani w zamian na przykład za darmo lody zaproponować. O, zgodzi się pani? Dobra. To świetnie, to niech pani podejdzie tam do kasy i powie, że za darmo. Bo Clark tak powiedział. Okej. Przepraszam. Przepraszam. No. No nie wierzę. Znowu mi się ktoś wpycha. Wyobraź sobie, że klientka chciała na mnie skargę wnieść. Co? Jak to? No, za to, że lody były na podłodze, jakby to jeszcze moja wina była. No ale dostała za darmo, to tam nie narzeka. Aj, ci klienci. Mimo iż znałem się z Megan tylko jeden dzień, to rozmawiało nam się świetnie. W końcu moja kolej. Dzień dobry, są lody malinowe? Niestety nie mamy już żadnych lodów, skończyły się. A za minutę zamykamy. Słucham? Stałem tutaj cały dzień i czekałem na lody, ale oczywiście już żadnych nie ma. Biedny. No cóż, trudno. Clark, zamykamy! Wszystko jest nie fair, nawet lodów nie dostałem. O ja, już 22. Naprawdę? Szybko mi czas z tobą leci. No właśnie mi też. Dobrze, poczekaj, tylko muszę powiadomić klientów, że już zamykamy i zamknąć drzwi, poczekaj. Clark, ja chyba też już pójdę. O, okej. To do zobaczenia jutro w takim razie. Przyjdę. Pa. Ło. Przepraszam bardzo, ale niestety już zamykamy. Okej. Ma pan bardzo pyszne lody. Do widzenia. Dobrze, skoro nie ma już klientów, to powiem wam jedno. Moje lody też się zmieniły. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś kupowałem w pobliskim sklepie. Teraz no niestety trochę się pozmieniało, no bo jako już otworzyłem lokal, to trochę by nie wypadało nawet, no wiecie, od jakiegoś małego sklepiku zakupować wszystkie.
Więc podpisałem jakiś kontrakt? Nie. Nie wiem, jak to się nazywa. Jakąś umowę, kontrakt? Nie wiem. Ale coś podpisałem i teraz jakaś wytwórnia mi lody produkuje. I muszę coś tam im jeszcze płacić za to, że mi je dają. Bez sensu. Myślałem, że jak coś się podpisuje, to się za darmo dostaje, no ale jak widać, chyba się trochę pomyliłem. Co? To nie były nigdy pana lody? Ty na początku? Były, ja tak tylko żartowałem. No wie pani. Coś się musiało pani przesłyszeć. Dokładnie tak. Serio? Myślałam, że mam dobry słuch. No cóż. Do widzenia. Już się wystraszyłam. Cześć, to ja, Clark, a to moja dziewczyna Megan. Hejka! Widziałem się z wami ostatnio rok temu, więc postanowiłem, że trochę wam opowiem o tym, co się u mnie pozmieniało. W mojej lodziarni dalej jest tłumy osób. Są również stali klienci. Kolejki są wiecznie. Oczywiście, czasami problemy z klientami dalej są. Znowu maszyna nie działa! Znowu się lody skończyły, proszę to naprawić! Tak, ale na ogół jestem najszczęśliwszy, jaki mogłem kiedykolwiek być. Zawsze chciałem mieć mój własny biznes, no i go mam. I poza tym mam jeszcze cudowną dziewczynę. I to by było na tyle z mojej historii. Jeśli obejrzeliście do końca, to napiszcie w komentarzu lody, a ja wam przypnę serduszko. No może nie ja, tylko rozum. No ale niech będzie, że ja. Do zobaczenia!